Witajcie, dziś mamy dla was demo technologicznej gry Spin Tires. Jest ze mną Maciek. Tak, witamy. Z tego co widzę, to jest to dosyć wczesna wersja gry. W zasadzie to chyba nawet nie jest wersja gry, tylko taki pokaz możliwości silnika i taka zapowiedź tego, czego będziemy mogli się spodziewać w ostatecznej wersji. Tak, gra została ufundowana poprzez Kickstartera. Będą to prawdopodobnie wyścigi albo symulator jazdy samochodami terenowymi w dużym błocie. I za chwilę pokażemy, o co tu mniej więcej chodzi. Na początek przesiądźmy się do łaza może, bo zawsze chcieliśmy mieć łaza. Tak, to w tym demie mamy dwa samochody do wyboru. Jeden taką mniejszą terenówkę i jakiegoś takiego bydlaka strasznego. Tak jest i zagłębimy się w pierwsze błoto. Jak widzimy, samochód prowadzi się dosyć średnio. Póki co tekstury na ziemi również troszeczkę rozciągnięte, ale to wszystko To chyba wynika z tego, że one są też dynamicznie kształtowana geometria podłoża. To jest bardzo, bardzo fajnie zrobione. Zaraz pokażemy, wjeżdżając w pierwszą szczelinę. O! W momencie tutaj zatrzymam i odwrócimy, może pokażemy, co żeśmy właśnie zrobili. O, no i... Da się zrobić swoją własną koleinę. W takich chwilach przydaje się napęd 4x4, który właśnie uruchomiłem i pozwoli mi ją prawdopodobnie wyjechać stąd, tak? No wygląda to fajnie. Bardzo zacnie, bardzo zacnie. Czy te rejony takie z tym błotem, w które możemy wjechać, one są już z góry jakoś ustalone, czy tak naprawdę cała powierzchnia jest taka dynamiczna? Z tego co się zorientowałem, są raczej z góry ustalone. Co prawda te akurat tutaj były widoczne od razu, ale są tereny, na przykład takie, w których jest obecna woda i trawa, które mogłyby sugerować właśnie, że jest to teren podmokły. Tutaj mamy teren gry podzielony tak naprawdę na taką planszę z różnymi rodzajami terenów, w których możemy pobawić się tą całą geometrią tego gruntu. Tak, no i właśnie naszym łazem znów się pakowaliśmy. No, wygląda bardzo fajnie. Wiadomo, że to głównie chodzi o to, żeby pokazać możliwości tego silnika. No i wyglądają chyba dosyć obiecująco. Tak, wygląda to bardzo fajnie. Nie, czy uda mi się stąd wyjechać. Niestety nie ma możliwości popchnięcia samochodu, zresztą nawet chyba nie mamy kierowcy, także... Tak, nie mamy kierowcy. No cóż, w takim razie tutaj wezmę opcję Rescue, żeby nas przetransportowali z powrotem na miejsce startu i przysiądziemy się może do tej większej jednostki. Tu od razu włączę nawet na 4 koła. Jak widać... Na 4 chyba, na 8. No tak, w sensie na wszystkie osie. No jak widzimy, tutaj już rodzaj jazdy po terenie wygląda troszeczkę inaczej. Jeszcze chwileczkę, może robi nam się noc, więc zmienię czas, żeby było trochę jaśniej. O, no ale widać, przy okazji widać, że całkiem fajnie jest zrobione oświetlenie. Tak. I taki zmienny cykl dnia i nocy. Pojedziemy kawałek dalej taką inną drogą, którą jechałem wcześniej. Tam spróbujemy wjechać do jeziora. Tutaj na razie nic nie można robić, tak? Tylko po prostu jeździmy i... No nie ma jakichś celów większych, poza tylko... To jest demo technologiczne, no pokazuje tak, co osiągnęli. Wiadomo o co chodzi. No jak widzimy, nasz większy samochód... Nawet sobie nie radzisz. Mieli trochę lepiej ten teren. No kurczę. To od razu z tyłu powinien, wiesz, iść chłop i sadzić tam ziemniaki. No prosty, możliwe to jest całkiem. No dajesz malenia. No, wyjechaliśmy z tego małego... Może zahacz jakieś drzewko czy coś, pokaż jak to jest tak, zrobione. Tak, drzewko zaraz zahaczę. Całkiem fajnie jest zrobione. Drzewka możemy łamać jak się nam żywnie podoba. No. Nigdy nie łamałem drzew samochodem, ale jestem skłonny wierzyć, że mniej więcej tak to wygląda. Może wyglądać. Nie ma co prawda modelu kolizji pojazdów. Nie ma to też. Być może będzie w późniejszych wersjach, natomiast fajnie widać jak błoto oblewia opony. Tak. Chociaż ta ostatnia taka jest. No bo to są, widzisz, dwie, trzy tekstury, które póki co tutaj spełniają tą rolę. No nie mówcie, że się zakopałem, no chciałem dojechać chociaż... No to może jeszcze jedna próba, momencik, żeby nie tracić czasu. Uratujemy naszego maza. I pojedziemy w miarę bezpieczne w okolice jeziora, tak żeby się nie zakopać. Tutaj spróbujemy. Nie wiem, czy to będzie miało jakiś duży aspekt, jeśli chodzi o gry wyścigowe, takie zakopywanie się, bo to... Jak myślisz, Maciek? Nie, no to myślę, że to na pewno tylko... ma potencjał do jakiegoś fajnego takiego wyścigu offroadowego. Ale to wyścig się może zakończyć w jednej chwili. No może, no i na tym to wszystko polega, tak? W innych grach możesz się rozbić na ścianie, a tutaj możesz się zakopać. Nie widzę żadnych przeszkód, żadnych powodów,
dla których to miałoby jakoś wykluczać aspekt taki klasycznie wyścigowy. I jeszcze pokażę, jak to już wcześniej odkryłem, mianowicie, że te samochody potrafią pływać, przynajmniej tak to jest pokazane w demie technologicznym. No, jakie piękne, błyszczące, czyste oponki. Tak, wjedziemy sobie teraz troszkę popływać. Woda też jest całkiem fajnie zrobiona. Tak, to mi się też bardzo podoba. No widać, że to wszystko jest jeszcze takie dosyć surowe, niedoszlifowane, ale na pewno ma. Patrz na fale, które powodujemy, to jest fenomenalnie oddane. No nie wiem, wiesz co, nigdy nie jechałem ciężarówkę przez jezioro, więc może nie jestem tutaj ekspertem w tej materii, ale... Wymyte opony. Wygląda to trochę dziwnie. No i pojedziemy jeszcze kawałek. Ludno, drzewa nie będą nam przeszkodą. Oj no. Leśniczy będzie nam miał. Słuchajcie, to jazda tym samochodem w ogóle jest nieco trudniejsza niż się może wydawać. To mogę powiedzieć jednak... Oj. No jeszcze kawałek górską drogą przejedziemy i może dojedziemy do tego placu manewrowego. Bo nie wiem, czy podjedziemy pod to i w kolejnach. No nawet takie samochody mają problemy. No może właśnie dlatego, że on jest taki ciężki, to wiesz, ciężko jest podjechać, chociaż... No nie wiem. Zakładam, że silnik też ma nie od malucha. Nie wiem, myślę, że UAZ to zupełnie by nie było w stanie tutaj przejechać przez to. No, jeszcze model kolizji z drzewami również nie są skończone. A co, wykopaliśmy tu własny chyba... No, taki kanion. No też jest fajnie zrobione, nie? To robi tak ciekawe wrażenie. Tak, natomiast widać, że w pewnych miejscach ewidentnie ta możliwość ingerencji w teren się urywa. Są jakby takie placki niezniszczalne i... No, tak jak mówimy. Chociaż nie, zobacz, tutaj też w tej drodze takiej jakby szutrowej... Trochę do innego stopnia, nie? Jest jakby dużo mniej się zakopuje. No jeszcze nie jest to wszystko dopracowane, ale na pewno jest to coś, co rokuje. Modele samochodów, mimo iż są jednak na razie chyba jeszcze takie trochę surowe, ale mimo to wyglądają już teraz całkiem nieźle. Tak, wygląda bardzo porządnie. Jeszcze pojedziemy w jedno miejsce. Nie wiadomo, czy ta gra będzie płatna, czy darmowa raczej chyba nie będzie, nie? No prawdopodobnie nie będzie darmowa. Zresztą zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, jak na razie nie ma żadnych deklaracji. Ale coś wiadomo, czy to będzie nie. Taka gra online bardziej, czy jednak takie klasyczne jeżdżenie offline z ewentualną opcją multiplayer? Nic na ten temat jeszcze nie wiadomo. Póki co to jest wstępna faza developmentu. No i pokazują nam na bieżąco twórcy to, co mają. Głównie ze względu na to, że jest to projekt na Kickstarterze. No ci, którzy wpłacali pieniążki. Trzeba rzucić, żeby dalej inwestować. Tak jest, ci, którzy wpłacali pieniążki, chętnie by zobaczyli, na co zostały one wydane. No i tutaj może jeszcze jakiś tor przeszkód mały tutaj chyba jest, można hopka zobaczyć. Taka. Tak, hopkę zrobimy tutaj bez... Hopki. Front flipa. I przyjedziemy hopki nowe. No gdzie ty takim samochodem chcesz, żeby się złamał w pół? Nie złamałby się. Dajesz. Ja nie wróżę ci sukcesu. No, może masz rację. No nic, to pojedziemy w takim razie jeszcze ten. Latarnię można skosić chociaż? Zaraz się rozpędzę i spróbuję, aczkolwiek bardzo wątpię, ponieważ wcześniej rozbiłem się na tej latarni, aczkolwiek było to samochodem UAZ, który jednak ma trochę mniej. UAZ chyba jest. No UAZ, nie UAZ. Czy to tak się powinno czytać, bo to jest produkcja rosyjska, tak? Tak jest, tak. UAZ. To naleciało się z różnych gier, w których gramy amerykańskim żołnierzem i tam czytają UAZ zawsze te jednostki. No to wszystko jak najbardziej widać, jak pracują te wszystkie resorty. Ładnie chodzą. Takie lowridery, wiesz. Tak. Ale jakieś takie... Te oponki ciapowate się. No bo one są takie niedopompowane jakby. To chyba... Ale też fajnie jest pokazana ta dynamika tego wszystkiego. Tak, po raz kolejny hopka wygrała ze mną. W takim razie jeszcze na zakończenie spróbujemy złamać latarnię. Znów się ściemnia. Nie wiem, dzień mija tu bardzo szybko, będziemy sobie pomagać. Kierowca sobie po prostu nie odmawia tam, wiesz, paliwko jakieś tak pociągnie z baku. Tak jest, jeszcze kamera też jest. No. Tak, no kontrola kamery jest dosyć dziwna, ale to też wynika z tego, że głównie jednak chodzi o to pewnie, żeby można było sobie na to popatrzeć, a niekoniecznie, żeby to jakoś było pomocne przy rozgrywce, bo też nie ma tutaj żadnego celu. Próba łamania. Wypalacz włącz. Uda mu się zatrzymać? Oj, wygrała latarnia. Głęboko wmurowane. Wygrała latarnia.
No i myślę, że tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć to. Tak, zachęcamy demo. Do zabawy. Tak, jest, demo jest całkowicie darmowe, można sobie obejrzeć, pobawić się, popływać w tym błocku całym. Pod filmikiem oczywiście link. Tak jest. Myślę, że warto przyglądać się tej produkcji. No i zapraszamy do kolejnych naszych filmików oglądania. Dziękujemy bardzo.